historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący stolicy! It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o totalitaryzm! Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? Ishi Angelia! Ten dźwięk syreny nurkującego bombowca Junkers 87 stał się latem roku 1940 prawdziwym koszmarem mieszkańców Wielkiej Brytanii. Mrożącym krew w żyłach sygnałem potwierdzającym, że w czasie II wojny światowej Niemcy nie zawahają się przed bombardowaniem celów cywilnych. Kartonikowe rurki przyczepiane do bomb spadających ze świstem dodatkowo zwiększały efekt i były wyjątkową innowacją osławionego lotnictwa Luftwaffe. Bitwa o Anglię stała się nie tylko największym powietrznym starciem militarnym w historii, ale także jednym z najważniejszych rozdziałów napisanych przez Polaków w czasie II wojny światowej. W kolejnym odcinku naszego słuchowiska wyjaśnimy, dlaczego wielkim błędem jest nazywanie polskich bohaterów bitwy o Anglię pilotami RAF i czy Polacy faktycznie strzelali do ratujących się na spadochronach Niemców. Dodatkowo wysłuchamy unikatowych wspomnień Jana Cumbacha i Witolda Urbanowicza. W czerwcu 1940 roku Francji przyszło zapłacić ogromną cenę za trwającą od września bezczynność wobec Hitlera. Okres tak zwanej zdziwnej wojny, czyli jak to nazwali Niemcy Sitzkriegu, czyli wojny na siedząco, zakończył się błyskawiczną ofensywą Wehrmachtu, zajęciem Belgii i Holandii, kapitulacją Francji 22 czerwca 1940 roku. Szybko okazało się, że aspiracje Niemców sięgają także Wysp Brytyjskich. Wkrótce miała rozegrać się największa lotnicza bitwa w dziejach świata, która przeszła do historii pod nazwą Bitwa o Anglię. Dużą rolę odegrali w niej polscy piloci, którzy pod koniec walk stanowili przeszło 20% formacji alianckich. Pamiętajmy jednak, że udział Polaków w II wojnie światowej ani nie rozpoczął się od Bitwy o Anglię, ani na niej nie zakończył. O tym, jak formowały się polskie siły powietrzne już jesienią roku 1939, opowiada profesor Tadeusz Panecki. Natomiast jeśli chodzi o pilotów, to były tutaj działania dwuczęściowe. Ci, którzy dotarli do Francji, odtwarzali polskie jednostki lotnicze w ramach Armée de l'air francuskiej, ale wielu z tych od razu trafiało na Wyspy Brytyjskie, trafiało do RAF-u, do lotnictwa brytyjskiego. I dlatego, kiedy po klęsce Francji rozpoczęła się bitwa powietrzna o Wielką Brytanię, wielu polskich pilotów znajdowało się już na terytorium Wielkiej Brytanii w składzie dywizjonów brytyjskich, a bardzo szybko z tych, którzy ewakuowani zostali z Francji, utworzono dwa polskie dywizjony, 302 i 303. Te dwa dywizjony, liczone na wagę złota dla Brytyjczyków, wzięły udział w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię. Oprócz tego, i tu podkreślę, większość polskich pilotów walczyła wtedy w dywizjonach brytyjskich. Jeśli powiemy, że w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię wzięło udział 145 polskich pilotów, z tego 80 walczyło w dywizjonach brytyjskich. Pozostali w dwóch dywizjonach 302 i 303. Bitwa powietrzna o Wielką Brytanię z udziałem polskich pilotów to taka mała bitwa narodów. Przedstawiciele 13 państw uczestniczyli w składzie RAF-u. RAF, Królewskie Siły Powietrzne, ta część myśliwska, to proszę Państwa 2350 pilotów, z tego 1800 to Brytyjczycy, a 500 to cudzoziemcy, z tego 145 to Polacy. To tylko Polacy i Czesi i Kanadyjczycy stworzyli własne dywizjony. Dwa polskie, jeden czeski, jeden kanadyjski. Wszyscy pozostali walczyli w składzie dywizjonów brytyjskich. A dywizjon 303, proszę Państwa, no to chluba i crème de la crème. Najlepszy dywizjon w składzie RAF-u. Przecież ponad 100 zestrzeleń pewnych i prawdopodobnych, ponad 200 wszyscy Polacy walczący w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię. Drugi dywizjon w kolejności brytyjski nawet nie miał połowy tych zestrzeleń co dywizjon 303. Znakomity kunszt pilotażu. Wszyscy piloci byli po szkole Orląt. Znakomite samoloty wreszcie
już nie P11C jak w 1939 roku. Molansul nie, we Francji były niezłe, ale Hurricane'y, a Spitfire'y w szczególności. No to było coś, gdzie Polacy potrafili i pokazali, na co ich stać, prawda? Niemcy bali się jak ognia polskich dywizjonów, bo Polacy latali bardzo agresywnie, latali w innym szyku, nie w takim jak Brytyjczycy, i latali skutecznie. Poza tym mieli ogromną determinację. Anglicy podkreślali, no ci po prostu nienawidzą tych Hunów, potrafią z nimi walczyć. Niestety, po ponad 80 latach od bitwy, mówiąc o udziale w niej polskich pilotów, nadal popełniamy dużo błędów. O tym, dlaczego nie powinno się używać pojęcia piloci RAF w kontekście polskich asów lotnictwa, mówi Piotr Sikora, autor książek historycznych wydawanych w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Mamy w tej chwili modę na mówienie o Polakach w RAF-ie. I specjalnie nikomu nie zależy na tym, by tą kwestię drążyć i dowiedzieć się, jak naprawdę przedstawiał się status polskich sił powietrznych, które walczyły u boku i pod dowództwem Royal Air Force. Proszę zwrócić, co się dzieje u nas. Nasi rodacy często piszą o 33. Dywizjonie RAF, o Polakach latających w RAF, a rodziny częstokroć umieszczają na nagrobku dziadka informacje, że dziadek służył w RAF. Być może w ich oczach nobilituje to jakoś przodka, który latał w zagranicznych, zachodnich siłach powietrznych. A przecież trzeba pamiętać, że na ich istnienie i mimo wcześniejszych oporów zgodzili się Brytyjczycy, podpisując odpowiednią umowę w sierpniu 1940 roku. W tym samym sierpniu brytyjski parlament uchwalił ustawę o formowaniu obcych wojsk na terytorium Wielkiej Brytanii. Być może zapomina się o tym, bo decyzję tę Wielka Brytania podjęła w desperacji i w obliczu decyzji, czy w krytycznej sytuacji, spodziewając się rychłej inwazji. Ja rozumiem, że uzyskana wówczas niezależność polskich sił powietrznych nie była zupełna i daleko było jej do tego, ale marginalizowanie jej to zupełnie inna para kaloszy. I dlatego niestety do dziś pokutuje to nieszczęsne pojęcie Polaków w RAF, czy polskich dywizjonów w RAF. Natomiast często, kolejny mit, co rusz czytamy w różnych publikacjach, że udział naszego lotnictwa w bitwie o Anglię miał początek 30 sierpnia, kiedy to porucznik Paszkiewicz z 303 Dywizjonu uzyskał pierwsze zwycięstwo. Natomiast prawda jest taka, że nasi piloci i myśliwscy wykonywali loty operacyjne i bojowe już od połowy lipca, czyli od samego początku Battle of Britain. I co więcej, w czasie tych lotów odnosili zwycięstwa. Polacy należeli do najskuteczniejszych pilotów walczących przeciwko Niemcom. Posłuchajmy wspomnień Jana Cumbacha, który obok zestrzelenia kilkunastu samolotów wroga zdobył także najważniejsze polskie i brytyjskie odznaczenia wojskowe. W Anglii tylko na te badania nas lekarskie wzięli i 10 dni później już tworzyli eskadrę, bo już mieli dużo Polaków w eskadrach, więc każda eskadra miała dwóch, trzech, czterech Polaków. I wtedy właśnie myśmy stworzyli ten pierwszy 303 Dywizjon. Początki to były zasadniczo w Blackpoolu, tronie Anglii, że tak powiem, zachodnia Anglia. No i przez 3 dni nas uczyli w lewo, w prawo po angielsku, żeby w powietrzu można zrozumieć, bo oczywiście nikt po angielsku nie mówił. I proszę pana, nawet to w filmie tym Battle of Britain potem był lot ćwiczebny. No pierwsza rzecz, to już Anglicy, że tak powiem, na nas patrzyli z szacunkiem. Wszyscy to byli starzy piloci tutaj z eskadry warszawskiej, 111, 112. Więc myśmy tutaj dużo zawsze w Polsce tej akrobacji robili, bo to pokazowe dywizjony były tu w Warszawie. Myśmy latali rano, tam po 20 minut na dublu, na takim innym samolocie. No i rano, potem gdzieś koło 11 każdy te dwa lądowania zrobił na Hurricane'ie. I po południu to Krasnodębski prowadził. Był Krasnodębski, Januszewicz, Paszkiewicz, Ferycz, ja i zdaje się Karubin. I my chodźcie na chmury, poćwiczymy się w takiej akrobacji grupowej. No myśmy się poćwiczyli, to mieliśmy, każdy może miał 20 minut dopiero na tym Hurricane'ie. I przyszliśmy potem przez chmury w dół. No i zrobiliśmy bardzo ładny pokaz akrobacji grupowej, więc Anglicy prawie ze skrzeseł nie pospadali, powiedzieli, że tego nie widzieli. No to mówią skrócić ten trening. I proszę pana, był parę dni później, był treningowy lot i zdaje się Paszkiewicz i Karubin zauważyli Niemców, więc krzyczą, że Niemcy, ten Anglik krzyczy, nie ruszajcie się, my na treningu, bo się bał, że ich zestrzelą, więc oni zestrzelili dwóch Niemców
i natychmiast dywizjon, który podobno miał być jeszcze w treningu przez miesiąc, był uznany operacyjnym. Dywizjon 303 wszedł do walki na półmetku Bitwy o Anglię, ale i tak okazał się najskuteczniejszą formacją aliantów. Do walki włączony był także dywizjon 302 oraz dwa bombowe, 300 i 301. Wspominając obronę Wielkiej Brytanii przed niemiecką inwazją i fenomen, jakim stali się nasi piloci, często mówi się o tym, iż przejście na maszyny lepsze od tych, które mieli w Polsce, powodowało, iż stawali się oni szybko podniebnymi asami. Inna sprawa, że jak przed chwilą słuchaliśmy we wspomnieniach Jana Cumbacha, Polacy słynęli nie tylko z ogromnej woli walki czy odwagi, ale także z doświadczenia nabytego w czasie wojny obronnej Polski i wcześniejszych operacji nad Francją. To są pewne polskie doświadczenia z wojny 1939 roku i z Francji, które zastosowane potem w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię skutkowały dużą ilością zestrzeleń i skutecznością polskich pilotów. Nie przesadzajmy, to nie tylko my byliśmy tacy, że tak powiem, znakomici, bo przecież rekordzista, jeśli idzie o ilość zestrzeleń, w polskim dywizjonie 303 to nie był Polak, to był sierżant czeski Frantiszek, który zestrzelił 17 samolotów, a drugi w kolejności Urbanowicz, walczący w dywizjonach brytyjskich 15. Ale tutaj ta słowiańska, może tak powiem, słowiańska zadziorność, dusza, determinacja walki. Anglicy traktowali Niemców jak przeciwników, może powiem tak. Polacy traktowali Niemców jak śmiertelnych wrogów. Przecież Polska była pod okupacją. To, co działo się w Polsce, rozstrzeliwania, terror, łapanki, docierało w jakiś sposób na Wyspy Brytyjskie. Anglicy nie czuli tego. Oni nie czuli tej, nienawiści do tych Hunów, którzy, tutaj próbowali zapanować nad angielskim niebem. To jeszcze raz podkreślę. Kunszt pilotażu, doskonałe wyszkolenie, znakomite samoloty, ale i cechy charakteru dobre, które sprawiły, że taki był wynik tej wojny powietrznej. Angielscy piloci w czasie Battle of Britain rano pili kawę czy herbatę, później wybierali się na wojnę, a ci, którzy przeżyli kolejny dzień, wieczorem szli do pubu, by wchylić szklaneczkę szkockiej whisky. Dodaje Piotr Sikora. Taki przeciętny brytyjski pilot wychował się na książkach opisujących rycerskie pojedynki powietrzne z I wojny światowej, a Polacy wychowali się na wrześniu 1939 roku. Dla Anglika Niemiec nie był naturalnym wrogiem, natomiast dla naszych lotników Niemiec symbolizował naród, który od wieków nas najeżdżał, plądrował, okupował i niewolił. Uzasadniona nienawiść do wroga, który we wrześniu atakował cele cywilne, owocowała brakiem litości dla Niemców. Dziś w brytyjskich opracowaniach historycznych przypisuje się polskim pilotom wyjątkowe okrucieństwo wobec ratujących się pilotów Luftwaffe. W książkach takich jak Fighter Boys Patricka Bishopa czy Świadkowie Johna Levina znajdujemy informację, że Polacy otwierali do nich ogień, nie pozwalając bezpiecznie ratować się na spadochronie. O tym, ile jest prawdy w tych historiach, pytam się profesora Tadeusza Paneckiego. Tak, to było przeciwieństwo do tego, co działo się we wrześniu 1939 roku w Polsce. W Polsce dochodziło do aktów barbarzyństwa i terroryzmu lotniczego. Ja nie mówię o bombardowaniu Wielunia, bezbronnych miast, Warszawy, i tak dalej, ale były takie sytuacje, które kłóciły się i z prawem międzynarodowym, i z konwencją haską, i z konwencją genewską o traktowaniu pilotów, jeńców, i tak dalej. Przecież były przykłady, że polski pilot samolotu myśliwskiego czy bombowego zestrzelony przez Niemców, który ratując się na spadochronie, był ostrzelany i zamordowany przez załogę niemieckich samolotów. To się zdarzało we wrześniu. To był przykład tej barbarzyńskiej wojny. A z drugiej strony porucznik Skalski, który zestrzelił we wrześniu 1939 roku niemiecki samolot rozpoznawczy Henschel, pilotom udało się wylądować na przydrożnym lotnisku gdzieś pod Łowiczem. Skalski wylądował obok, opatrzył tych pilotów rannych, proszę uważać, jak się zachowuje polski pilot wobec wroga niemieckiego. Uchronił tych pilotów przed linczem miejscowych chłopów, którzy z widłami przyszli po to, żeby po prostu swoją złość wyładować. Ci ludzie trafili do szpitala, potem podobno jeszcze przesłał mi kwiaty tym pilotom, i bilet wizytowy. Natomiast w Wielkiej Brytanii Polacy traktowali wrogów tak, jak nakazują konwencje międzynarodowe. Jeśli pilot został zestrzelony, ratował się na spadochronie, to często polscy piloci ratowali tych Niemców zestrzelonych, którzy dotarli na ziemię, przed gniewem chłopów angielskich, którzy chcieli ich zlinczować. Polacy ich ratowali. Sami mieli często kłopoty swoją łamaną angielszczyzną po wylądowaniu na przykład na spadochronie.
próbowali bronić się przed tym, szukającym zemsty tych ludzi, którym przecież niszczono Domostwa, prawda? Że nie jesteśmy Niemcami, jesteśmy, prawda, Polakami i tak dalej. Często ratowali z opresji niemieckich rozbitków, którzy uratowali swoje życie z samolotów. To był rewanż, przepraszam, cudzysłów duży, za wrzesień 1939 roku, jeśli chodzi o postawę pilotów wobec pilotów. Działania Polaków nad Wielką Brytanią obrosły legendą, ale mającą swoje uzasadnienie w wyjątkowych statystykach skuteczności zestrzeleń i małej ilości strat własnych. W kluczowej fazie bitwy to także wyróżniało polskie dywizjony. W raporcie podsumowującym działania Fighter Command w okresie bitwy o Anglię generał Hugh Dowding napisał o cudzoziemcach. Muszę wyznać, że trochę się obawiałem skutków ich doświadczeń i z własnych krajów i z Francji, mogących zaważyć na polskich i czeskich pilotach. Lecz moje obawy wkrótce się rozwiały, ponieważ wszystkie trzy dywizjony weszły do walki z impetem i entuzjazmem godnym pochwały. Inspirowała ich płonąca nienawiść do Niemców, która uczyniła z nich śmiertelnych przeciwników. Wspomniany wcześniej Witold Urbanowicz był jednym z pierwszych Polaków, którzy rozpoczęli służbę w brytyjskich dywizjonach. 8 sierpnia 1940 roku strącił swojego pierwszego Messerschmitta BF-109, później Junkersa. Posłuchajmy unikatowego nagrania ze wspomnieniami asa polskiego lotnictwa. W sierpniu 1940 roku Anglia została zaatakowana przez lotnictwo niemieckie. Wyprawy bombowe szły od strony Francji pod silną osłoną Messerschmittów. Jedna z takich wypraw została skierowana na Portsmouth. Byłem wówczas w brytyjskim dywizjonie myśliwskim. Nasz dywizjon został zaalarmowany około południa i skierowany przeciwko Messerschmittom. Na wysokości 25 tysięcy stóp zaatakowały nas Messerschmitty w liczbie około 60. Nas było 13. Jeden z przeciwników po chwili siedział na moim ogonie i jego pociski przeszły mi tuż nad głową. Rozpoczęliśmy walkę we dwójkę i z 25 tysięcy stóp zeszliśmy nad samą wodę. Losy nasze zmieniały się. Mój przeciwnik okazał się wielkim mistrzem w tym pojedynku. Chwilami zdawało mi się, że nie wymknę się. Byliśmy tuż nad wodą i każdy błędny ruch sterami mógł być dla mnie zgubny. W końcu udało mi się wejść zdecydowanie przeciwnikowi na ogon. Oddałem kilka serii ze swoich karabinów maszynowych z odległości około 100 yardów. Niemiec zrobił unik. Brzeg angielski był blisko. Przeciwnik, widząc to, zniżył swój lot nie więcej niż metr nad wodą, kierując się na wysoki brzeg angielski. W momencie tym doszedłem blisko jego ogona i znowu oddałem kilka serii ognia. Samolot przeciwnika zadymił i nagle wybuchnął, zderzając się z wodą. Wyrwałem swój samolot w górę, zrobiłem okrążenie nad zestrzelonym samolotem, którego kawałki lekko kołysały się na falach. Benzyna moja kończyła się. Byłem bardzo zmęczony. Po drodze do lotniska doszedłem do wniosku, że mój przeciwnik był wielkim mistrzem w walce i dał mi dobrą szkołę w tym pojedynku na małej wysokości. Witold Urbanowicz wkrótce został dowódcą w dywizjonu 303, a w trakcie wojny zastrzeliwał samoloty nie tylko niemieckie, ale i japońskie, walcząc na terytorium Chin. Polscy piloci brali udział we wszystkich znaczących operacjach aliantów. Co ciekawe, stawiali czoła także wystrzeliwanym na Londyn rakietom V-1 i V-2, co jest mało znanym wątkiem, o którym opowiadał we wspomnieniach Jan Cumbach. Latające bomby. Ja siedziałem 2 miesiące nad tym. Żeśmy gonili te bomby, żeśmy dużo zestrzelili. Były nawet wypadki, bo z początku Polacy by naleźli, że skrzydłem podnieść ją, to ona traciła równowagę. To Niemcy włożyli te zapalniki na te na skrzydła i był jeden sierżant, który ruszył te skrzydło, no i wybuch razem z tą bombą. To było bardzo trudne, bo trzeba było dość blisko strzelać. Jak pan leciał za tą bombą, to panu się silnik grzał strasznie, bo to ten... I z boku strzelałem, tak lekko z boku, z tyłu, żeby za to odbyć. No, wybuchła,
Ja nie wiem, jak przez te odłamki przyleć. Ani samolot, ani zadrapnięty nie był. Jakieś 200-250 metrów. To tak człowiek czasami szczęście miał, bo zwykle człowiek starało się strzelać w motor, to ten motor się zepsuł i rozrywała się na ziemi. Spektrum działań polskich lotników w czasie II wojny światowej było bardzo szerokie i trwało aż do ostatecznego zwycięstwa nad Hitlerem. Niemcy pod koniec wojny dysponowali pierwszymi samolotami odrzutowymi, znacznie szybszymi od konwencjonalnych myśliwców. Ale dla naszych pilotów nawet to nie stanowiło problemu. W kwietniu 1945 roku polscy piloci nad Hamburgiem zestrzelili cztery niemieckie odrzutowce ME-262, a jeden uszkodzili. Także to też o czymś mówi. Natomiast jeśli patrzymy generalnie na osiągnięcia naszego lotnictwa, to proszę pamiętać, że nasze lotnictwo, głównie tutaj mówią o lotnictwie myśliwskim, w czasie działań pod dowództwem brytyjskim, zestrzeliło niemal 750 samolotów wroga. Kolejnych 175 zniszczono prawdopodobnie i uszkodzono ponad 230 kolejnych. Polskie dywizjony myśliwskie wykonały 74 tysiące samolotozadań. Samolotozadanie to jest, używa się powiedzmy przykładu jednego samolotu, który wykonuje zadanie, żeby tak zobrazować. Oczywiście takie przykłady można mnożyć. Proszę pamiętać, że najważniejszy chyba był aspekt psychologiczny działań polskiego lotnictwa na Zachodzie, bo ludzie, którzy w tym czasie cierpieli pod jarzmem niemieckim czy sowieckim w kraju, cały czas wiedzieli, że gdzieś ta Polska dalej walczy i nie zginęła. Także no oprócz tego proszę pamiętać, że mieliśmy też lotnictwo bombowe, które brało udział we wszystkich bitwach lotniczych II wojny światowej. Toczonych w Europie. Była to już ofensywa bombowa, która miała miejsce począwszy od 1941 roku. Była bitwa o Rurę, bitwa o Hamburg, była bitwa o Atlantyk, inwazja Europy w 1944 roku, czy bombardowanie wyrzutni pocisków V. Nasze samoloty bombowe wykonały 12 tysięcy samolotozadań i zrzuciły na cele nieprzyjacielskie prawie 15 tysięcy ton bomb czy min, ale w tym samym czasie straciliśmy ponad 1200 członków personelu latającego, służącego w dywizjonach bombowych. No przede wszystkim powinniśmy odnotować fakt, że na koniec wojny polskie siły powietrzne w Wielkiej Brytanii w składzie Royal Air Force to 15 dywizjonów lotniczych. To proszę Państwa ponad 300 samolotów, nowoczesnych samolotów i powiem więcej. To jest właściwie, jeśli chodzi o potencjał i możliwości bojowe, daleko więcej niż polskie lotnictwo wojskowe we wrześniu 1939 roku. To jest po pierwsze. Po drugie, oprócz samolotów myśliwskich, to samoloty i dywizjony bombowe, które brały udział w operacji powietrznej na Niemcy, w niszczeniu niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, bombardowaniu niemieckich obiektów wojskowych. Niestety nie tylko, bo przykład Drezna, przykład tego ostatniego wielkiego nalotu RAF-u na Drezno, tuż przed zajęciem tego miasta przez Armię Czerwoną, w składzie tej wielkiej, blisko 1000 samolotowej wyprawy znalazły się również polskie załogi bombowe z wielką rozterką przed lotem. Znam relacje tych pilotów, którzy mówili, Rosjanie mordują naszych obywateli na terytorium tak zwanym wyzwolonym. My mamy dzisiaj im udzielać pomocy, to jest z jednej strony, bo taka była argumentacja, ale mamy bombardować i niszczyć i palić ludność cywilną? To jest przecież nalot terrorystyczny. To były wielkie rozterki, które towarzyszą ludziom myślącym. Oficer, pilot, lotnik to przecież człowiek, który myśli i czuje i widzi, jaka jest sytuacja. We wszystkich tych operacjach Polacy brali udział, nigdy nie zachowali się niezgodnie z honorem, z regułami, z zasadami, zawsze wykonali swoje zadania. Możemy być tylko z tego dumni. Niestety z bohaterów nie były dumne władze powojennej Polski, która trafiła w orbitę wpływów ZSRR. Najważniejszym symbolem tego, jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej traktowano żołnierzy walczących u boku aliantów, jest historia Stanisława Skalskiego,
najskuteczniejszego polskiego pilota II wojny światowej, odznaczonego m.in. Krzyżem Złotym i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zdecydował się wrócić do Polski. Początkowo został zaangażowany w siłach powietrznych PRL-u, potem aresztowany, przesiedział w więzieniu z wyrokiem śmierci we Wronkach, przechodził najtrudniejsze katusze. Człowiek, który doświadczył ogromu nieszczęść ze strony tej władzy, która rzekomo reprezentowała naród, dla którego, mówię o narodzie, dla którego walczył przecież całą II wojnę światową. No zmarł, dożył dość sędziwego wieku, ale zmarł niestety w zapomnieniu, okradziony przez swoich tam opiekunów, prawda, i tak dalej. Smutna historia, jeśli chodzi o losy generała Skalskiego. Zumbach, no to przykład fajtera, znakomitego pilota, który po wojnie bierze udział w wielu awanturniczych wyprawach w Afryce, angażuje się w działaniach różnych tak zwanych przywódców państw czy klanów, prawda, afrykańskich. No więc różne były losy tych ludzi. Ci, którzy wyemigrowali do Stanów, starali się urządzić swoje życie, czy to w przemyśle lotniczym funkcjonowali, czy w jakichś innych zakładach lotniczych, czy latając, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w liniach komunikacyjnych, czy nawet przecież jeden z polskich oficerów dosłużył się stopnia generalskiego w RAF-ie po II wojnie światowej, ten, który walczył w obronie Wielkiej Brytanii. Więc różne były losy tych ludzi, ale wydaje mi się, że wszystkich łączyło jedno. Wszyscy walczyli w imię dobrze pojętej sprawy, walczyli dla Polski. Wysłuchaliście czwartego odcinka słuchowiska o Polakach na frontach II wojny światowej. W kolejnym przybliżymy losy polskiej marynarki, a także porozmawiamy z poszukiwaczami zaginionego okrętu podwodnego ORP Orzeł. Nasze materiały możecie znaleźć na YouTube, Spotify i Google Podcast. Pierwsza część audiobooka czeka na Was do odsłuchania bezpłatnie na największych platformach audio. Polacy na frontach II wojny światowej.